dietetyczny w Torzymiu, pulmonologiczno-kardiologiczny, od wielu lat specjalizuje się w leczeniu większości schorzeń z zakresu chorób płuc. Jednym z obszarów naszej działalności jest wczesne wykrywanie, jak również leczenie chorób związanych z rakiem płuca. Ale stawiamy nie tylko na wykrywanie, leczenie, ale także na tak zwaną profilaktykę. Przede wszystkim tutaj, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy wiele osób nie mogło skorzystać, czy też miało utrudnioną dostępność do lekarza specjalisty, my jako ośrodek właśnie wiodący i specjalizujący się w leczeniu chorób płuc wychodzimy naprzeciw tym potrzebom naszego społeczeństwa w naszym regionie województwa. Jako jedyny podmiot w województwie lubuskim przystąpiliśmy do programu Zdrowe Płuca Lubuszan. W ramach tego programu mieszkańcy województwa lubuskiego, ale nie tylko, będą mogli skorzystać z badań profilaktycznych tutaj w naszym szpitalu. Co ważne, jeżeli chodzi o pacjentów, to jest to program dedykowany dla określonej grupy wiekowej, mianowicie są to osoby w przedziale wiekowym 55 do 74 lat, które przez dłuższy okres, około 30-letni, miały do czynienia z paleniem pośrednim, bezpośrednim. O tym też będą mówili lekarze i personel medyczny. Program profilaktyki nowotworów Zdrowe Płuca Lubuszan to program, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. To program, który w Lubuskim Centrum Pulmonologii pozwoli nam przebadać w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku około 1080 osób. Jest to program, który będzie kosztował około 540 tysięcy złotych, z tym, że tak naprawdę 90% tej kwoty pokryją środki z FS-u, natomiast 10% to wkład własny szpitala. Tak jak powinniśmy się szczepić w ramach akcji profilaktycznej związanej z pandemią, tak również w ramach dbania o własne zdrowie i zwłaszcza w zakresie takiego podwyższonego ryzyka zachorowania na raka płuca. Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane i bliskich do udziału w tym programie. Niestety rak płuca jest takim nowotworem, który długo nie boli. On się najczęściej ujawnia w momencie, jak są już przerzuty. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o tutaj tą możliwość i kontrolowali się także pod tym kątem potencjalnego zachorowania. Co istotne, te bezpłatne badania możecie Państwo wykonać bez specjalnego skierowania od lekarza. Wystarczy zarejestrować się na numer telefonu, który widzicie Państwo na ekranie. Można również napisać maila na adres poczty elektronicznej. Serdecznie Państwa zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której możecie Państwo przeczytać wszystkie szczegóły dotyczące tego programu.